Cześć siemaneczko, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Farminga 22. Mapka Ździechów, seria Spadek Powoju. Oczywiście standardowo można powiedzieć, właśnie jestem za sterami Fenda 700. Z tyłu mam akurat tutaj siewniczek Federstada Rapid 400. No i siejemy sobie rzepak, jak widzicie. Też w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat ProSeed, czyli ścieżek technologicznych, bo akurat tutaj wam mogę powiedzieć, o proszę bardzo, menu całe naszych ścieżek technologicznych, można powiedzieć cały komputer mamy tutaj zlokalizowany. No i tak sobie sieję ten rzepak. Muszę wam powiedzieć, że tak liczyłem właśnie, ile tego rzepaku będę siał. No to wyszło mi, że 5 hektarów rzepaku będzie obsiane w tym sezonie. Też jak widzicie, mała zmiana tutaj nastąpiła. Nie mamy takiego ala zagajnika, który był na środku pól. Tutaj nie ma też takiego ala lasu zagajnika. No i tutaj jest nowe pole, także sporo naprawdę nowych pól nam doszło. Zresztą z sorgiem czy z soją tak samo będziemy mieli. Z sorgiem jedno pole nam doszło. Także no, można powiedzieć, nasz areał jest zacny. Powiem wam, że nawet chwilowo nie będę go powiększał, no bo maszyny nie wydolą, no kurczę, tyle wam mogę powiedzieć, że niedługo pewnie zamienię Fenda za Fenda, ale jakiego Fenda za jakiego, no to zobaczcie w przyszłych odcinkach. A w dzisiejszym odcinku skupimy się na siebie, na poradniku, takim szybkim z tego ProSeedu. No i oczywiście też, oczywiście, na nowych nabytkach, bo są, dwa nowe stoją na gospodarstwie, piękne, firmy nie powiem jakiej, sami zobaczycie później. Chociaż pewnie napiszę to jeszcze w tytule, jakie nabytki. Choć też możecie się spodziewać, bo o nich mówiłem. No i wałowanie później, tak? A teraz tak, a propos modu ProSeed. Bardzo fajny mod. Tyle wam mogę powiedzieć. Nie no, dobra. Ustawię sobie traktor na GPS-ie i zobaczcie. Mamy tryb półautomatyczny, może od góry. Zużycie nasion, jak mnie wam. Ogólnie zasiany areał, a tu jest, to jest zaokrąglenie, to jest taki ogólny, który możemy sobie zresetować za każdym razem. No i średnia hektarów na godzinę, ile możemy zasiać. A tu jest takie zmniejszenie, zwiększenie tego wszystkiego, tego całego menu, komputera, zwał jak zwał. Dobra, nawrócimy sobie i tak. Wjeżdżamy kolejny przejazd i zobaczcie, tak standardowo już wam mówię, mamy 3 ścieżki z 7, teraz 4 z 7, jak widzicie czerwone miejsca, czyli robią nam się ścieżki technologiczne. Powiem tak, najlepiej jest tak ustawiać i nie bawić się w jakieś tam sianie połówką siewnika, że jeżeli ogólnie siewnik pomnożony razy jakąś liczbę tutaj akurat nieparzystą, w tym przypadku 7, daje mi 28 metrów, bo na tyle metrów została zakupiona nowa maszyna, już pewnie wiecie, o co chodzi. No, także 4 razy 7 daje 28. Mógłbym sobie wziąć na przykład 4 razy 9, tak, to by tam dawało mi to 36 metrów, jak się nie mylę, ale nie chciałem. Ale nie chciałem. I teraz zobaczcie, podnoszę i jak opuszczam, sorki, jak opuszczam, no to od razu skakuje mi kolejna ścieżka i tak to w kółko jest. No i zawsze na tej środkowej ścieżce, tak, no, nazwijmy to środkowej ścieżce, jeżeli 7, no to 4, robimy te ścieżki. Tutaj możemy sobie zmieniać szerokość, że tak powiem ręcznie. Jest to szerokość właśnie naszego rozsiewacza, opryskiwacza, no bo ogólnie chyba o te maszyny głównie chodzi, raczej o nic innego. Obok możemy sobie zmieniać ilość ścieżek, no tu akurat chodzi o ten przeskok od z 1 do 7, bo w tym przypadku maksymalna ilość ścieżek to 7 u mnie. Tak, a właśnie, czekaj, bo ja tutaj muszę sobie zrobić trochę inaczej. Przyjechałem jedną,
I teraz jadę drugą ścieżkę od granicy, żeby mi po prostu tutaj ładnie opryskiwacz wyszedł. Tak, tutaj możemy też sobie zmienić tryb półautomatyczny na tryb automatyczny i od razu, że GPS nie jest aktywny w tym pojeździe, nie wiem co jest grane, pewnie chodzi o jakąś tam zakładkę i sterowanie ręczne, czyli sami sobie włączamy, włączamy tutaj akurat, pokażę wam, halo, trzymajmy się, teraz robimy, robimy ścieżkę, dobrze mówię? To jest w ogólnie chodzi o ścieżki. Tutaj chodzi o nawóz, a tu chodzi, że jedna strona bądź druga strona nie sieje, a tu ogólnie taki dźwięk, który tam jest podczas siewu. Także tak, to sobie wyłączymy. O, piknie. To niech będzie załączone. I siejemy. Także jeżeli chcecie ścieżki, to musicie mieć tryb ręczny. Ręczny. No, czyli to jednak nie działa. Spoko. No, ale ogólnie ścieżki możecie sobie ustawić w trybie automatycznym, półautomatycznym. Na takim trybie ja też zawsze sieję, pracuję. Po prostu nic mnie nie obchodzi. Za bardzo nic mnie nie obchodzi, jeżeli chodzi o przełączenie tych ścieżek, bo ogólnie rzecz biorąc trochę zabawy poniekąd w tym wszystkim jest. No, bo jednak trzeba kombinować, jak tutaj zrobić, żeby ten opryskiwacz, no głównie opryskiwacz, szedł tak, by nie zahaczył mi o jakiś tam płot, czy nie wystawał za bardzo za krawędź pola tą lancą. No bo wiecie, za krawędzią pola zwykle no, mamy tam na przykład jakieś przedmioty, nie przedmioty, płoty, drzewa, a tak no to staram się, żeby tutaj zawsze wszystko było, można powiedzieć, na styk. I dlatego też tak tutaj sobie to wszystko kombinuję i liczę. Przed nami też widzicie 800 z rozrzutnikiem. Jest to rozrzutnik Hawe, wypożyczony na czas rozrzucenia obornika. Myślę, że we wrześniu już zostanie zwrócony, ale i też w jednym odcineczku sobie nim popracujemy. No i teraz zobaczcie, czwarta ścieżka, czyli ta ścieżka, która jest, można powiedzieć, po środku od 1 do 7, tak, nie, parzysta, wychodzi nam ścieżka technologiczna, a i właśnie, wiem co jest grane. No, ja to wyłączyłem, czyli to chodziło o to, jak mamy wyłączone te ślady niebieskie, to nam ścieżki nie robią. No i taka to jest sprawa, także my się szybciutko cofniemy, opuszczamy i lecimy. Już żeby nie było hejtów, to jest typowo amatorski, no to jest typowo amatorski poradnik. Ja nie jestem, że tak powiem, wielkim znawcą tej modyfikacji, ale chociaż co mogę, to wam wyjaśnię. Jeszcze sprawdzę jedną sprawę, bo prawdopodobnież ona tutaj będzie, albo i nie będzie. Albo i nie będzie. Spytacie może o co chodzi. Kiedyś do tej modyfikacji, jak się nie mylę, był komputer, który można było teoretycznie przyczepić do traktora, jakoś tak tam dziwnie, o ile dobrze kojarzę, bo być może źle kojarzę. Pewnie raczej źle kojarzę, bo był jeszcze jeden system, on się akurat załączał na myszkę. Akurat tutaj można było przez tam, ja miałem chyba tylko to ustawione na myszce, bo to tak było też na myszce, że mogliśmy go sobie w danej chwili podnosić, opuszczać. Fajna sprawa, ale jednak myślę, że ten system, który mamy w tej chwili, jest dużo, dużo lepsiejszy, tak to nazwę. Dobra, i pytanie, czy mi tutaj ładnie ścieżki wyjdą. Okej, może być ciężko z tymi ścieżkami, ale postaram się to wszystko ładnie, pięknie ogarnąć. No i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i w porządeczku. No ogólnie muszę wam powiedzieć, że dzięki tej modyfikacji fajnie to wszystko wygląda. Mamy te ścieżki i myślę, że teraz nasze nawozy, nie nawozy tutaj, czy to też ogólnie nawozy, odkwaszczanie będzie dużo, dużo łatwiejsze. No myślę, że jutro, czyli 1 września,
będzie u nas akcja kiszonka. No to tam też troszkę z tą kiszonką podziałamy sobie, myślę. I co tam więcej mogę wam powiedzieć? No i pewnie też wyjdziemy sobie z jakimś tam odkwaszczaniem, bo jednak jest nowy sprzęt, trzeba będzie go sprawdzić. No i przy okazji to będzie taka poboczna akcja, główna akcja kiszonka. No tutaj 150 ton, jak wam zapowiadałem, muszę zebrać. Też nie wiem, jak to oświetlenie wam pasuje, bo w sumie wrzuciłem odcinek i wrzuciłem odcinek i są oświetlenia od zeru w komentarzach. Nie ma jak tam to nowe oświetlenie, nikt się nie pyta, co to za oświetlenie, więc tak szczerze mówiąc... no to nie wiem, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Może wam się podobać, mam nadzieję, że wam się podoba. Byłoby świetnie. Dobra, teraz sobie pojedziemy mniej więcej. Mniej więcej tak. Wiecie, tutaj wszystko musi być co do milimetra prawie że zrobione. Nie no, co do milimetra to nie, ale tak pół metra w te albo we w te. No trzeba po prostu zawsze, jak ja to mówiłem, mieć na styk przede wszystkim poprzeczniaki. Jakieś nakładki na polu, ok, mogą być moim zdaniem, ale te poprzeczniaki, czy to też granice pól, no muszą być po prostu te ścieżki zrobione idealnie na styk. Tutaj na przykład w ogóle chyba żadnej ścieżki technologicznej nie będę kombinował, nie będę robił, bo mi się zwyczajnie nie opłaca. Tutaj akurat to my tylko sobie obsiejemy ten poprzeczniak i to będzie wszystko. Bo uważam, że nie ma sensu robić na metr, raptem na metr ścieżki technologicznej, chociaż też uważam, że one tutaj tak się jakby połączą zaraz po naszej, jak patrzymy, lewej stronie, więc luzik. Mamy tu drugi przejazd, trzeci. No, będzie chwilowa taka mała nakładka, ale dobrze, co tam. No wiecie, ja też nie jestem rolnikiem, to już wam zaznaczam, tak. Mam nadzieję w przyszłości nie być, ale takim no, rolnikiem nie jestem, wiecie, no amator można powiedzieć ze mnie, ale jednak co wiem, to wam powiem i jakie jest moje zdanie, takie jest moje zdanie. Ja uważam, że tutaj wszystko powinno być zrobione co do wręcz milimetra. A, patrz, da, to tutaj nawet w ogóle ścieżki nie robimy, to już wam mogę powiedzieć, bo się nie opłaca. Bo my to tutaj wszystko obsiejemy. Dobra. Luzik. Luzik, arguzik, jakby to ktoś powiedział. Siemnik możemy podnieść. Teraz tak, możemy sobie włączyć na chwilę ścieżki technologiczne, albo włączyć tryb ręczny. Będzie dużo, dużo łatwiejszy, bo tak. Poprzecznik będzie robiony dopiero tutaj. Tutaj nic nie będzie. Tutaj akurat teraz, gdzie jedziemy, no to sobie obsiejemy na szybko. Poprzecznik bez ścieżek. Raptem 2-3 przejazdy będą, także luzik. W sumie mogłem 4 zrobić, ale niepotrzebnie. No, piszcie też, jak wam się podoba rozwój na tej serii, bo były fajne komentarze, żebym przy tej serii został. Też były propozycje gry na osinie. Słuchajcie, no ja chciałem grać, ta seria miała być na osinie, ale co niestety mi się nie spodobało, no ta osina nie jest wydana legalnie. Ja też nie lubię popierać takich rzeczy, no wiecie, można powiedzieć, no, wydawań bez zgód autora, no bo jednak, sorry, no ale ktoś się nad tym napracował i w ogóle, no tak nie może być, no moim zdaniem. Dlatego też nie gram tak na tej osinie, jakoś bardzo, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że teraz, no właśnie, tutaj będzie najśmieszniejsza sprawa, bo planuję sobie zrobić pod muzyczkę elegancko z, można powiedzieć, odcineczek z nawozów. Niebawem się pojawi na kanale. Ogólnie wszystko jest przygotowane, tylko zacząć nagrywać. No tak, tylko, no wiem, że to akurat to tylko, no to jest takie aż tylko, bo dla mnie, szczerze mówiąc, najgorsze jest nagranie tych wszystkich ujęć.
jak będę już miał nagrane ujęcia, sam montaż, to jest dla mnie zawsze chwila, moment. Miło mi się to robi, ale najgorzej dla mnie po prostu zawsze, ale to zawsze było montowanie tych wszystkich, znaczy montowanie, nagrywanie tych wszystkich ujęć, no to po prostu porażka totalna. Zwłaszcza, że ja to będę robił sam, nie będę tego robił na multi, zrobię to na singlu, więc no będzie trochę ciężko, ale mam nadzieję, że wyświetleniami, łapkami w górę i ewentualnie subami, no pokażecie, że wam się podoba. Ja też będę z tego zadowolony. Teraz też zobaczcie, tutaj teoretycznie będę teraz robił ścieżkę i chciałbym to sobie połączyć, by ładnie poprzecznik pola był na ścieżce zrobiony, to zobaczcie, co teraz robię. O, tak sobie pojadę. Tutaj trochę ten winkiel źle zrobiłem. Już tam trudno. O, pyk, elegancko. Wszystko będzie ładnie zawinięte. Dojeżdżamy. Tutaj sobie to wszystko połączymy. Elegancko. Panie, mucha nie siada. Zobaczcie te ścieżki. Pięknie one wyglądają. Najgorzej właśnie się robi takie, można powiedzieć, bzdety. Czyli te wykończenia. Bo jak jeżdżę wzdłuż, to pola to jest chwila, moment, ścieżki porobić, no ale mam nadzieję, że to jakoś tutaj wyglądać będzie i będzie się prezentowało. Tak, tutaj też zapomniałem jakieś trawę w ogóle zasiać, bo jest lipa w tym kawałku akurat. W sumie dobra, ciut w tym. My sobie zaczniemy tutaj od brzegu, a tamto to się tak przy okazji przejedzie. Zobaczcie, też wszystko ładnie posiane, ogarnięte. No, te ścieżki, powiem wam, będzie kozak. Kto mnie oglądał w Farmingu 19, ten wie, jak to wyglądało. A jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to już wygląda, no to wbijajcie do mnie do Farminga 19, stare odcinki. Tam na Woli Brudnowskiej akurat dość mocno. W sumie ja to chyba wtedy dość mocno ogólnie wszędzie używałem. Na każdej serii ten GPS i muszę wam powiedzieć, że naprawdę fajną robotę to robiło, znaczy GPS. To GPS to jest u mnie podstawa, ale mowa o Prosidzie. Jeszcze brakuje jednego mojego ulubionego modu, czyli Vehicle Control Add-on. Wróćcie, to już mamy Follow Me, bo po prostu z uwagi na to, że ja gram sam, no to podążaj za mną, bo tak ten mod, tłumacząc na polski, się nazywa. No po prostu to jest dla mnie coś, co ja muszę mieć. Bo po prostu samemu nie dam rady tak tego wszystkiego poogarniać, jak dzięki temu modowi, no jadę gdzieś coś kosić, no to jadą za mną dwie maszyny, tak, czy tam jedna maszyna, jedziemy traktor, kombajn, tak, czy ładowarka, traktor, czy tam nawet dwa traktory i to już po prostu, no to jest to, nawet pod ujęcia, no żałuję, że tego jeszcze nie ma, a liczyłem, że po prostu już będzie, ale dobra, nagramy sobie teraz tam jeden odcinek, kiedy idzie kolejny odcinek i myślę, że do tego momentu już się po prostu ten mod pojawi, czy odcinek. To nie będą odcinki, to nawet nie będzie let's play. To po prostu będzie, moi drodzy, odcineczek, no w sumie nawet odcinek, film pod muzykę. Krótkometrażowy, tam raptem minuta, półtorej z akcji Wiosna, być może z nawozów. Jak wypali, no to tych odcinków z Osiny będzie po prostu więcej, moi drodzy. Także też piszcie, jak wam się podobają takie odcinki. Sorki, znowu uderzyłem w ten mikrofon. Piszcie, jak wam te odcinki się podobają, czy w ogóle będą wam... Jaka jest wasza myśl na temat tych odcinków? O, to jest lepsze pytanie. Odcinki, filmiki pod muzyczkę, czy wam to się będzie podobało? Już mówię, to nie będzie 17 minut, to nie będzie 20, to nie będzie też, może i być 5 minut, 10 minut, ale raczej będzie to coś koło minuty. Nie będę chciał zbytnio używać jakiejś tam muzyki, która, że tak powiem, ma prawa autorskie, tak? Wiecie, żeby mi tutaj podobno YouTube nie ucinał zasięgów, albo i odwrotnie, ale też przede wszystkim, chociaż może i zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, co to będzie. Na próbę może i damy taki z muzyczką odcinek. Może da to tam jakieś większe zasięgi, kto wie, zobaczymy. Dobra. Jeszcze został mi jeszcze jeden poprzecznik do wysiania. Także ja szybciutko lecę, sieję.
no, można powiedzieć, takie wieczorne siewy. Fajnie to wygląda do godziny 19. Myślę, że tutaj z kawałkiem wszystko pięknie ogarniemy. Teraz przyjedziemy sobie tutaj 300 z wałami. No i będziemy sobie wałować. Też muszę Wam powiedzieć, że tutaj w naszej 700 przydałoby się małe malowanie, bo zobaczcie, jak ona już po prostu straciła dosłownie farbę. To mi się bardzo w tym farmingu nie podoba, że te maszyny tak łatwo tą farbę tracą, bo tak nie powinno być. Szkoda, że one, te maszyny, nie blakną z biegiem czasu, bo to byłoby dużo, dużo lepsze, takie delikatne blaknięcie. To byłaby nawet spoko sprawa. Może jakiś taki mod wyjdzie, zobaczymy. Rdzewienie byłoby spoko, żeby zamiast tej srebrnej farby, tak nazwijmy tego srebrnego koloru, pojawiało się coś w kolorze brązowym. To byłoby naprawdę spoko. Już nie mówię o jakichś wżerach, tak? Bo to już byłby już w ogóle kozak. No ale cokolwiek po prostu, żeby się pojawiało, ale nie to, co jest w tej chwili, tak? Czyli tutaj takie, no powiedzmy, ogólnie odpadająca farba, tak? Wycierająca się farba, no bo to mi się naprawdę nie podoba. Piszcie w ogóle, jak Wam to się podoba, czy w ogóle Wam to się podoba. No bo jak dla mnie, no to jest to po prostu totalna porażka, no. Jeszcze przy elementach ciernych maszyn, tak to nazwijmy, tych, które się wycierają, no to w pługu, kultywatorze, talerzówce, siewniku, ok. Ale tak w ciągniku, no, no moim zdaniem tak nie powinno być. Rączki, ok, tak by mogły wyglądać. Ale myślę, że najlepiej by było, gdyby to po prostu było ala w kolorze rdzy. Także może kiedyś się to zmieni, zobaczymy. W sumie mamy dopiero początki farminga, mamy, no liczmy, jest to już tam 5 kwietnia, czyli liczmy, że farming ma aktualnie za 4-5 miesięcy, pamiętam kiedy wyszedł, wiem, że to był listopad, liczmy 4-5 miesięcy. No to moi drodzy, to jest dopiero początek, mam nadzieję, że to się jeszcze zmienią, coś jeszcze dojdzie, no kurczę, pierwsze DLC dopiero wyszły takie już konkretne, nawet go nie mam szczerze mówiąc, bo nie rajcuje mi to. Po prostu go nie mam. No, sobie na ręce zawrócimy. Powiem Wam tak szczerze, no spoko, że poszli w to ogrodnictwo, warzywnictwo, chociaż nie do końca warzywnictwo, bardziej poszli w sadownictwo. A ja czekam na może takie ogrodnictwo. Marchew, cebula, pietruszka, burak, żeby to było. No szklarnie spoko, fajnie, już nawet powiem Wam, myślę nad serią, żeby to po prostu na jednej serii się pojawiało. Te szklarnie, to wszystko. Także niebawem mam nadzieję, że to już tutaj się pojawi. Ta seria, no w sumie ona zastąpi tą serię, bo nie chcę mieć dwóch serii naraz. Jakaś tam mała seria jakby była, taka naprawdę malutka, no to spoko. Ale gdybym miał teraz ogarnąć Hoytbale Rom, to jest też główny przykład, dlaczego nie gram na Hoytbale Rom. Po prostu jest to brak czasu. Bo po prostu, no, ogarnianie tego wszystkiego to jest wręcz czasami niemożliwe. Tu już jest dużo roboty. Powiem Wam, że ja i tak to wszystko robię naprawdę z doskoku, bo mi za to nie płacą. Gdyby mi to płacili, uwierzcie mi, ja mogę z domu nie wychodzić 24 na dobę, kiedy ja mam tylko wolno od swojej pracy siedzieć, nagrywać. Ogarniać to wszystko, ale ja nie mam to płacone. Więc po prostu, no, sorry, umory, są ważniejsze rzeczy do roboty, tak, są tam jakieś sprawy domowe, a gra to grą, tak, robię to dla przyjemności, mam nadzieję, że może kiedyś będzie ten 1000 subów, nie do końca mi chodzi o pieniądze, ale chodzi mi o to, żeby po prostu ten kanał miał coraz więcej odbiorców. Niestety nie wiem, co się stało, że nagle YouTube uciął zasięg, po prostu nie mam pojęcia, ale liczę na to, że będzie dobrze. Dobra, posiane jest, także lecimy szybciutko, chociaż tą chwilę sobie powałujemy, a przynajmniej przyjedziemy tutaj ciągnikiem z wałami. No, tam te parę minut to chociaż mówię, pojeździmy, zobaczymy, jak tutaj tą maszyną będzie szło. Kogucikki. I lecimy. Postawimy go sobie, myślę, tutaj gdzieś tam z przodu na gospodarstwie. No, on jest ogólnie tak, siewnik jest do umycia. Traktor też by można było umyć,
do jutra, tak, oczywiście, bo jutro też się pewnie ubrudzi przy kiszące. No, sporo roboty jednak będzie. Dobra, sądy na gospodarstwie. Sobie wjedziemy tutaj tędy. No i stoją maszynowe nabytki, koguciki, światełka. O, elegancko. Włączone wszystko. No, tutaj potingerek w małym serwisie. No i mamy Kvernaland, AX Track T4 i Kvernaland, TLX Geospread. Ogólnie 28 metrów ma opryskiwacz, a rozsiewacz ma 30 metrów. Tak, tam 2 metry, po metrze będzie małej zakładki szło, ale to nic, przeżyjemy. Nie dało się po prostu dobrać odpowiedniej szerokości, takiej niedużej. Myślę, że tam na jakieś 30 metrach byłoby to do zrobienia, ale na tych paru raptem metrach, które my tutaj mamy, no to wręcz po prostu było to niepotrzebne. Tak, rozrzutniczek ten HW, powiem wam, fajny, 16 ton ładowności, 12 metrów szerokości rozsiewu, robi robotę. Może taki się kiedyś u nas pojawi. Czemu mówię może? Bo szczerze mówiąc nie wiem, czy w ogóle mi się opłaca taką maszynę w tej chwili zakupować. Może kiedyś, tak. A na razie wolę wypożyczyć. O, ustawimy sobie elegancko GPS. Tutaj jeszcze mogę sobie tak trochę zjechać. Spoczko. Cofniemy sobie do końca. No i chociaż chwilę powołujemy po ciemku. W końcu jakaś, można powiedzieć, akcja wieczorna, czy tam nocna. Nie jest to nocna akcja, jest to akcja wieczorna. Także w końcu wieczorna akcja. 33 motogodziny w 300. Sporo. Nie ma co. Teraz będzie akcja kiszonka. Ona prawdopodobnie będzie latała w transporcie. Chociaż też nie wiem do końca. Ale chyba tak, będziemy tutaj w transporcie latać tą naszą 300. Jeszcze muszę jutro z samego rańca ogarnąć sobie przyczepę, z uwagi na to, że tutaj w przyczepach są nadstawki. Z uwagi też na to, że ja będę tą przyczepę musiał podczepiać do ciągnika i to na przód ciągnika, prawdopodobnież, no to nie chcę brać wywrotki, chociaż zobaczymy, bo ta nakładka na razie jest jedna, jest ona uniwersalna i zobaczymy, jak mi to będzie lepiej pasowało, czy lepiej będzie mi jeździć tutaj z tandemką, czy z wywrotką. W sumie i tak jest to chwila roboty, nawet taka sama, więc po prostu trzeba będzie pomyśleć. Jutro jeszcze z rana, nawet dzisiaj wieczorem, w nocy się z tym przespać i zobaczymy, jaką przyczepką będziemy jeździć, jaką przyczepką będziemy odwozić. Ogólnie nadstawka powiększa mi ładowność przyczepy o jakieś 3 tony, jak się nie mylę. Chyba coś takiego. Nawrócimy to, zaraz sprawdzimy sobie to wszystko. Bo sam w sumie jestem ciekawy, ile to tutaj będzie litrów. Czemu powiększam? No przede wszystkim dlatego, że 150 ton to jest naprawdę sporo kursów i nawet z tą przyczepą powiększoną to jest sporo roboty. Mamy, a nie, ta nie może być powiększona, ta może być, też nie może być. 24,5 wychodzi, ale sprawdzimy, bo ja mam inną przyczepę. Konfiguracja. Jo, 24,5 tony, czyli takie 4 przyczepy liczmy, będzie trzeba przywieźć. 4, nie, 5, 6 przyczep. 6 przyczep trzeba będzie przywieźć. Sporo. Nie ma co. Sporo tych przyczep będzie do przywiezienia. No ale co to dla nas? Ogarniemy to na momencie, jak to się mówi. I będziemy sobie dalej coś tam działać. No, coś tam działać, czyli w sumie myślę... No, oprysk na chwast już trzeba będzie zrobić, przetestować ten nasz nowy opryskiwacz, no bo rozsiewacz coś tam będzie użyty albo jesienią, albo wczesną bądź późną wiosną, tam na drugą dawkę pod zboża, czy tam pod ogólnie pod uprawy, które miały pierwsze dawki azotu w
środkach tam naturalnych. No pod kukurydzę jeszcze myślę i ogólnie chyba pod oziminę. Wróćcie, pod jarę będzie dawany nawóz sypki, a pod oziminy nawóz płynny. No bo jednak jak już mamy ten opryskiwacz, no to trzeba nim popracować. Teraz to ogólnie nawozy będą fajną akcją. Także ja już czekam i się nie mogę doczekać. No jeszcze w międzyczasie musimy powapnować nasze pola. Akurat wapnowanie chcę zrobić tak, że retalerzówką rozrzucę obornik, wjadę wapnem i w to gruberem. Tak robiłem i tak też będę robił. Akurat wapniarkę miałem wtedy pożyczoną taką malutką na te dwa pola, które teraz mamy obsiane, ale już na pszenicę, no to tutaj myślę, że konkretnie pójdziemy. I po prostu już pożyczę jakąś większą i tą większą tutaj będziemy działali. No jeszcze sporo roboty przede mną, jak widzicie, z tym wałowaniem. Jeszcze tam muszę pojechać, to już w ogóle. W sumie mogłem tam pojechać i tam powałować, ale już trudno. Jak zacząłem wałować tutaj, to tutaj popracuję. I tak pewnie będzie robota pod, myślę, godzinę 12, jak nie lepiej. No bo jednak sami widzicie, że troszkę tutaj schodzi czasowo z tym wałowaniem. No ale no, nie ma co ukrywać, że i tak idzie w miarę szybko, bo 6 metrów 20 na godzinę, no to jest naprawdę dobry wynik. Nie ma co ukrywać. No i co? Ja sobie będę działał, myślę, dalej z tym wałowaniem. Z Wami się żegnam. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał, no to łapa w górę, komentarz, subskrypcja, piszcie jak tam oświetlenie, jak tam podobają się Wasze, Wam moje pomysły. Wbijajcie na moje pozostałe odcinki i trzymajcie się. Na razie, cześć!